Sanga. Już coś tam szukał Jankosa. Z drugiej strony Razork nie był pod presją żadną. Czy zdążył Broken Blade, zbouncować? Nie zdążył, ma dużego wave'a, dlatego podejmuje tutaj walkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze z planżem Razork na Broken Blade'a. Ten bounce'uje faktycznie po creepie. Under nie ma zbyt dużo punktu zdrowia, ale hookshotem spróbuj coś pięknie! Wykręcił, zadriftował i boczniakiem wyłapał Broken Blade'a. Ale po co Broken Blade dożył o błysku? Zobacz, jeszcze sobie, że golemy. Okej, okay. Jest tutaj Nautilus, jeszcze z Braum, jest też LeBlanc, no to jest raczej lepszy na Fnatic. Tak, humanoid przygotowany, co prawda, bez swojego ultimate'u. Targamas, pięknie tarczy. Dopiero teraz trafił go hookshot, Targamas jednak upadnie. Jankos, on zestunowany, zanim pobiegnie Wunder z kolejnym autoatakiem, znajdzie Marcina. To dwa fragi dla Fnatic i rozsypało nam się G2, ale wchodzi Gaps na drugie tempo. Zgarnie jedną eliminację na Wunderze i Fnatic musi stąd zwiewać. Z flashem jeszcze Flaket ma swoje Gravitum. Zatrzymane dwójkę rywali, zatrzymany Razor, humanoid tak samo. Jakie serduszko musiałoby być trafione, ale to chyba niemożliwe, nie ma już błysku Gaps. Czekamy na tego czarnika, ale się nie doczekamy. G2 będzie musiał zadowolić się wyłącznie jednym fragiem, a Caps poleciał za daleko i zostanie w tym momencie rozjechany przez Fnatic. I Absyd sam na bocie, ale wszystkie linie wyszły na tą przodu Fnatic, jeszcze tego nie widzimy w tabeli. Patrzymy w tej grze. O, czarn trafiony! Ładny czarnik do tego, Jankos, Sonic Wave. Ten nie trafił na jest Voliber, jest Voliber. Razork w pogotowiu, jest na posterunku, doskakuje do Capsa i Caps będzie tutaj rozszarpany. Ale najpierw jednak eliminacja na Jankosa, Caps wciąż żyje, Caps jeszcze potem Winter Spite, dopiero teraz dostaje Ignite'a. Caps nie da rady, ale G2 jednak dostarcza dwa fragi dla swojej drużyny. No! Spora wygrana dla Fnatic, co będzie jednak na topie, bo tam G2 zebrane w trójkę przy Heraldzie. Targamas zostawił samego Flaketa na bocie, ten upada, ale jednak będzie zbawieniem dla swojej formacji, bo wyłapał tutaj Volibera. Ale stoi jednak Volibera, stoi! I nie upada do tego, Jankos zamknięty w KX-tech, ultimatum od Wundera. Jankos niepodrzucony, jeszcze ultimatem Helisanga, to byli inni zawodnicy G2. Jankos wciąż jest przy życiu. Humanoid może tu bardzo dużo zrobić, ale jakoś tak się boi Humanoid. Nie powinien tu Humanoid więcej zrobić? Ale nie musiał. Capset dołączył już do swojej drużyny. Ale Helisang teraz przejęty musiał. Przez Fnatic i lecą po kolejnych zawodników. G2 znokautowany, Targamas, Jankos podzieli do swojego supporta. To dwa fragi szybkie dla Fnatic. Zazwijajcie razem pod wieżę. I to będzie absolutna rzeź. Będzie na zawodnikach G2. Fnatic rozbestwiło się na Heraldzie. Wow. No kończy się to tym, że Soulpoint chyba, no ciężko, że był jakimś szybkim win condition. Tak, może być warunkiem zwycięstwa, na pewno nie wczesnym, to się jeszcze okaże, ale warunkiem zwycięstwa wciąż pozostaje Zeri, Apseta. Zeri, czy wyzeruje Flaketa na ten moment? Nie, dobrze, Targama swoim hookiem, zatrzymał Apseta, Voliber wjeżdża, odwetą, ale nie ma, już tutaj AD Carry Fnatic, dopiero teraz Flaket upadnie, ale to zasługa Razorka. Jankos mógł No męczył się Caps tą wieżą i chyba wiesz co, jaka decyzja jest? Jest Everfrostik! Jest Czarny, jest martwy Humanoid! Ale czy wyjdzie, Caps jest nieprawdopodobny, wyjdzie bez żadnego problemu, bez szwanku! G2 gra niesamowicie ze swoimi najdarami. Nie wszystkich, ale dobrze, tak, dobrze. 90%. I ogólnie jest tak, no nie Milaniuka, nie? Nie, no tak, ale ustaliliśmy, że lubisz już, lubisz Pakeja. Okej, Jankos lubi sam wejść, bo co ma zrobić, no? No i tak nie masz jak tej gry, no nie masz jak do tej gry wrócić normalnie. A wyjazd! Do centrum Warszawy, ode mnie z Wawru, wyjazd! O! Kawał drogi, który przebył Humanoid! Jak ty słabo grasz w tej grze, dostałeś wszystko, co ty tu sam robiłeś? Marek, brawda! Paru się nie zresetował! Ale to robi Razork, nagle z Wunderem wskakuje bardzo głęboko na swoich rywali, Wunder wyskakuje, Wunder jeszcze żyje, ale Jankos, on nie ma już smite'a, czy zgarnie tego Barona na szorach, Helisang jest w pobliżu, ale to Razork to robi, double kill dla niego, Barona zgarnia, on również z double killem upset, Fnatic zupełnie rozjechało G2. Nic się nie działo, a w końcu Humanoid musiał umrzeć, żeby wreszcie coś się zadziało dla Fnatic. Bo jest chłodniej. Ej, no? Ej. Wiesz, najgorsze jest to, że G2... Ja po prostu nie wiem, jak wrócić do tej gry, więc ja bym wolał, żeby G2 po prostu robiła taki, wiesz, ostatni teamfight. Wiesz, o co mi chodzi. Tak jakby, no, po prostu wchodzisz... Dobra, wchodzą i teraz Jankos odkupuje ten PVC'na. Robimy to. Targamas, dobrze, zaczął nieźle. Razor on jednak za teammate'em na backline i wchodzi Wunder i wymazuje Targamasa. Więc Jankos, czy będzie jakiś popis? Jeszcze kopniak dla widzów. Nic z tego. Jednak Zer, jednak to upset i to jego gra, to jego turf, to jego. I Fnatic gra numer 2. 2-1 dla Fnatic. Jeszcze, wiesz, no słuchaj, no dałem 3-2. Nie będę zmieniał mojej opinii.
to stoję przy swoim. Ja tak zawsze. Samo. I dałem 3-1. Więc może bez LeBlanc dla Kowanoida. I to się uda. I to będzie znakomity finisz nie tylko dla Fnatic, ale również dla mnie w